No i witam, i mamy następny odcineczek, już ostatnia gromada komórek nam została. Jakbyście się dziwili, czemu to tak dziwnie wygląda, to ja to robię z marszu, żeby nie było. Z marszu nagrywam, po prostu z marszu nagrywam. Tam to zatrzymałem, pak, 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 lecimy dalej. Słuchajcie, tutaj prawie mamy następny poziom wbity. Nie wiem, gdzie będzie bezpieczniej, czy tutaj jest stara huta żelaza i dość w to miejsce? No możliwe. Aha, nie możemy na razie się tam przedostać, bo jesteśmy w trakcie walki. Zaraz spadnę i będzie dopiero tragedia. Ładuj ten plecak i spierdzielamy. Dobra, już nie jesteśmy w trakcie walki. Tu jest coś ciekawego? O, słońce wstaje. Zobaczcie. Słońce wstaje na tym, jak to się nazywało, ta ich miejscówka. Kurwa, nie śródziemie, tylko... Patrzcie, no zapomniałem sobie... O kurde, tu na dzień dobry mamy takich kurwa gigantów? To zaraz to sobie tu trzeba robić. Kryjemy sobie to miejsce. Chodzimy tu. A tamten śpi, czy co on robi? Dobra. W każdym razie tu mamy tylko jedno. Ale to jest piękny teren jakiś. Coś tu słyszę, że coś skrzeczy. Słyszę jakieś skrzeki, słyszę. W ogóle bardzo ciekawe miejsce mi się wydaje. A ja stamtąd gdzieś nie szedłem? Aha, no fajnie. Robopająk i kul. Tam za Chiny coś jest ciekawego, tylko gdzie ja tam mogę uciec z góry? No na ten dach po prostu się wjebać i tyle chyba, nie? A dam radę w ogóle? Może stąd? Analiza otoczenia. To tylko stare ruiny, nie musisz się tak wszystkim zamartwiać, mały. No właśnie. Wykryto wysoce niebezpieczne tego se... struktury. Tego se walniemy. Tam byliśmy gdzieś od drugiej strony. Dobra, dawaj mu tu pala, niech tak będzie. Wykryto wysoce nierówne struktury. Prawdopodobieństwo błędu wynosi ten 78%. Zaleca się aktualizację poziomu zagrożenia. Przygotować broń w razie zasadzki. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Gdzie jest robopająk? W środku jest robopająk i to nie jeden. Dobra, to wali się. Myślałem, że tu jest ich mniej, tam powiedzmy jest jeden tam. Był do klepnięcia, a tu jest ich... Wiem. Dobra, surowe miejsce to weźmiemy, bo to się przyda. Może tego latającego gnoja też... Kurwa, ty gnoj ty. Jo, piec, ale jaki kurwa... Jaki hop do przodu był, ej. Bo tam musimy iść, no, no trzeba to zlikwidować, no trudno. Nie jest trudne, to jest prosty dziad. Oj, chyba, że mnie zablokuje tutaj coś. Walnięty, o to chodziło, dobra. Dobra, mamy surowe miejsce, to niech pierdala surowe miejsce. Może się trochę wolniej leczy z tego, ale... Dobra, no i ten problem zlikwidowany. Jeszcze jedno surowe miejsce, proszę sobie zjeść. Dobra, zapiszmy sobie i dzida tam na to miejsce. Przecież tu jest, mówię, to jest zarąbista miejscowa, żeby po prostu sobie zeksplorować to całe, ale jak są te robo gówna, to po prostu sobie pójdziemy dalej i tyle. To była papryczka chili, jak nic.
leży. To będę sobie tak zapisywał co 3 sekundy. Dobra, mamy to. Już tam na nas za dużego wrażenia nie robią. Dobra, to robimy tak, robimy tak i zapis. I pięknie, dobra. Nie no, te glutowe żaby to mnie tam, z nimi w ogóle nie będę dyskutował. To mnie goni w ogóle, czy o co tu chodzi? Kurwa, bo się okaże, że tego jest więcej. Tam naparzają mnie, bo to... Kurwa, dostałem. Jeszcze tego zleciało, kurwa. Dobra, chodź później, ja cię tutaj dojadę. Dobra. Nie jest pan jęty, teraz tego. Czy nie może zakopać, czy to o co chodzi? Dawaj, nie wiem. Dobra, jest zemnięty. No jest spokój, dobra. Bierzemy fanty, bo to się przyda. Albo się nie przyda, ale sobie weźmiemy, bo się nam należy. I ciśniemy dalej. Oczywiście sobie zapiszemy. Kurwa, no tych nie lubię po prostu dziadów jednych. Dobra, tego damy też. Ale nowy poziom, kurwa, nie to. Ile ich jest, kurwa? Widzę jeden. Zajebał i to potężnie. Nie to, kurwa, o kumi chodziło. Zaraz zginę. Dobra, gdzie jest ten miejsce? Tu jest, o kurwa. Przeładowany? Juhu! Co się rzuca, kurwa! Dobra, leżysz, kurwa. No spierdalaj, no ile was jest tutaj? Ja pierdolę, no nie wiemy. Gdzie się człowiek nie obróci, to są te gówna, kurwa. Kurwa, a ten już zabił naszego robota? Jebni mu. Dobra, ten już nie żyje. A gdzie jest nasz robo? Dobra, ty się lecz. Zabił nam robota i chuj. Ej, on wyjebał tego swojego towarzysza, ale jaja. Dobra, leży. Dobra, chuj. Teraz przyszedłeś? Kurwa, dobra, bo widzę, że coś tam sobie koło, natomiast... Dobra, mamy tu trochę fantów, jakby nie patrzeć. Mówię, to nawet dojść do tego miejsca, to już jest chwila, moment zajmuje, nie?
Dobra. Idziemy zobaczyć, zorientować się, zapiszmy sobie. Kawał przeszliśmy i żeby to się po prostu nie okazało nam na marne. Gdzie to jest? To jest tam gdzieś do góry? Nie, tam są. Okej, dobra, to jest tam. I tam będziemy musieli pokonać tego kurwa dziada. Dobra, no to chodźmy tutaj i o tylcach tam będziemy rozwalać drugi. Tylca znaczy się tam, wejdziemy sobie pod górkę. Piszmy sobie oczywiście. Widzimy tutaj rytuale z tej perspektywy. Latające jakieś? Mam wrażenie, że są tu jakieś latające. No i oby nam starczyło tutaj. O, dobra. Gdzie on będzie spierdalał? Chowa się, nie? No jaki ajas, ja bym się chował. Trzeba go szybko rozwalić. Dobra, zablokował się, super. I tak może już stać, teraz nie rusza się. Uśmiech. Tak, stój, tak ma być. Dobra, tego najważniejszego, najgorszego walniemy sobie. Zobaczcie, jak elegancko już dochodzimy do wprawy, nie? Ten mały tam kurwa sobie. Dobra, mały już leży też. Tu jeszcze ktoś jest? Za chwilę jeszcze ktoś będzie. Dobra, to sobie spróbujmy. Ale amunicję do tego mieliśmy kupić, słuchajcie. Cały czas gadamy o tym, żeby kupić amunicję do tego. Zbadaj, dobrze, super. No i mamy. Tyle materiału pomoże Dawkinsowi w badaniach nad mrocznym Eleksem. No teraz trzeba iść... Wyższa pora na jakieś sensowne wyniki. Do domu Kinsa. Ale nic tu nie było przy tym... Mrocznego Eleksu. A ten był bardzo prosty mimo wszystko, nie? Były trudniejsze chyba miejscu, by mi się wydaje. Dobra, mam fajki jakieś, coś tam. Paczka papierosów. Dobra, stara gazeta. Dobra. Dawkins. Ej, Dawkins? Gdzie był Dawkins? Stranger Things? A, dzień dobry państwu. Ktoś sobie ładny... No nie, no nie będę brał szmasianej zabawki, a ktoś postawi pod krzyżem. I tu jakieś dziecko zmarło. No i dobra, słuchajcie, Dawkins. Gdzie jest Dawkins? Dziennik. Ja oczywiście bym cały czas tutaj... No chyba, że walniemy sobie i tu będziemy mieli z głowy siłę, nie? No właśnie, do 70 jest potrzebna nam... Do 70 jest nam potrzebna siła, dobra. Szkoda, że tego jeszcze nie mamy. Tutaj no to mnie wkurza. 65, no jeszcze trochę dojedziemy tam, chwila, moment będziemy mieli. Wkurza mnie ta produkcja, wiecie? Po prostu tych. Dobra, ekwipunek, nie, dziennik, Dawkins, gdzie jest? O, zaznacz na mapie. Dobra, mamy gdzieś zaznaczone niby to na mapie. O, Dawkins jest w bastionie, dobra, ej. To za damem czy z Doxy? Dobra, chuj, lecimy tutaj pogadać. Wciąż nie wiadomo, o co chodzi niebianom.
Nie różnią się zbytnio od albów. Są bezlitośnie skuteczni i wyrachowani. Warsztat ten dystansowy. Mamy coś zrobić? Tego używamy, tak? A co z nim możemy zrobić? Bo jak coś zrobię i popsuję sobie ten łuk. A właśnie, mogę już tego? Ej, właśnie, bo ja może... Dobra, to broń dystansowa, bronią dystansową, a... Trasa do pocisków. Widzicie, tego jeszcze nie mogę, ale... Sprawdźmy te łuki, bo może my mamy lepszy łuk już do założenia. Ej, bo ja nie zwróciłem uwagi. Mamy, jaki łuk mamy? Kurde, dobra, bo ja zawsze... To nie, co to? To jest łuk 108. Aha, no to ja mam ten założony. To jest ten łuk. Tamte są gorsze. No to ja ten najlepszy mam, dobra, ale co tu idzie zrobić z tym? Idzie to jakoś... Idzie to zrobić. Ale potrzebuję łuku bereserka, tak? No jest, nie tutaj. Mam jeden. Gdybyśmy to mogli zrobić, tak? No nie wiem. To może idzie o to już kupić, potem zobaczymy, słuchajcie. Gdzie jest ten Dawkins? Dawkins czy Adam, czy to? Czy gdzieś niżej ja mam być? Książę powierzył mi kolejną misję. No dobra. W porządku. To... Tak jakby, ale to ja zamierzam bić, jeśli zajdzie potrzeba. Nazywa się Urax. To Alb. Nie inaczej. A że do nich należałeś, to będziesz najlepszym kompanem do tej roboty. Co takiego zrobił? Póki co nic. Póki co Muszę nic. Z nim trochę ponegocjować. Ma nam dostarczyć ogniwa energetyczne do starych marzeń, czy coś takiego. Wiesz, gdzie je dostał? Nie wiesz. A skąd? Może zabrał z depozytorium. Dla nas to bez różnicy. Gotowy? Nie. Słuchaj, nie wiem, czy już do tego przywykłeś, ale... Kurwa, ja nie chcę tego zadania robić. Muszę coś zaradzić na te zamroczenia. Zajmę się tym. Co on ma na czole? Jak tylko będę miał czas. Dobra, tu zakończmy przede wszystkim tą misję. O, właśnie. No, wygląda na to, że Tjalk jest z ciebie zadowolony. A to wspaniała wiadomość. Nasz mały ruch oporu zaczyna zwolna przybierać na sile. Zdecydowałeś już, do której frakcji dołączyć? Mam kilka typów. Lepiej wybieraj szybko. Im dłużej zwlekasz, tym... No właśnie, jeszcze nie wiem, do jakiej frakcji dołączyć. Zdobyłem wszystko, co prosiłeś w związku z materiałem genetycznym. Dobrze. Już się do tego zabieram. Niezwykle ciekawe. Ten mroczny eleks bardzo przypomina nasz. Każdemu, kto go zażyje, zapewnia niezwykłą siłę i wytrzymałość. O ile oczywiście nie zmieni go w niebianida. Dopiero do mnie dociera, jaki jesteś stary. Musiałeś przyjmować eleks, aby przeżyć tyle stuleci. Jak to jest? To też jakiś alb.
Czy to rzeczywiście zasługa wyłącznie ogromnych ilości tej substancji? No cóż, mam swoje lata, ale mimo to nie znam zadowalającej odpowiedzi na twoje pytanie. To prawda, bez Eleksu by mnie tu nie było, ale tyle jeszcze o nim nie wiem. Przede mną wiele nauki. Niebianie niewątpliwie pozwolą nam przeniknąć jego wszelkiej tajemnicy. To oczywiste, że już dawno temu rozwiązali zagadkę długowieczności. Tyle przynajmniej wnioskuję, porównując budowę ich komórek i DNA z moimi. Dobra. Czyli niebianie są na dobrą sprawę nieśmiertelni, tak? To znaczy da się ich wyeliminować, ale nie imają się ich choroby ani starość. Czy to oni stworzyli niebieski i mroczny eleks? Tego by nie Magallan chyba. Tak się nazywa ta karina, teraz mi się przypomniała. To jest dobra odpowiedź. W sposób całkowicie kurwa naturalny? Tylko na to cię stać? Czy gdybym rozwalił ci łeb, zacząłbyś myśleć jaśniej? Postaram się pohamować bestię, która w tobie drzemie. Gdy przejmie nad tobą kontrolę, nie będzie od tego odwrotu. Jeżeli oczekujesz dalszych informacji, powinniśmy zgromadzić więcej danych na temat niebian i ich istot. Zbliżam się do celu, ale póki co nie zdołam jeszcze sfinalizować moich badań. Trzeba dopilnować, by niebianie nas do tego czasu nie pozabijali. No dobra. To będzie dobry materiał na kolejną misję. Pośpiesz. No to się kurwa pośpiesz, tak powinno być. To podstawa. Wystarczy jeden błąd, abyś zamiast wyzdrowieć, zginął. Na pewno jeszcze znajdę dla ciebie czas. A ten czego uczył? A ten te zamki to, nie? Bereserka, no właśnie. Ale nie wiem, czy mi jest jeszcze jeden po prostu potrzebny, czy jak? A, bo nie mam kasy. To coś sprzedamy. Starcza to sorry, no. Mówmy się, to jest kurwa syf. Dobra, a gdzieś mamy jakiś złom, coś? Takie rzeczy? Fajki. Już mamy trochę? Dobra, ale jeszcze teraz bym chciał zobaczyć u tego. Tam do góry z tym stołem. Czy to był stół tutaj? Ale zobaczcie, czekajcie, tu jest co? Laboratoryjny. To było do góry chyba, nie? Czekajcie. Kurwa. Czy ten plecak też muszę ulepszyć, bo przecież.
klocek odrzutowy. Tutaj gdzieś było, nie? Z tym łukiem. To jest nasz łuk. Aha, łuk bereserka. No, niby mam łuk bereserka. I teraz mogę to zrobić? Kurca broni, 2 z 3 muszę mieć, żeby ulepszyć to. Dobra, kurca broni. A kurca broni jest tam na dole, tak? Jest trochę latania, nie? Ale dobra, zadanie mamy ten, tylko teraz jeszcze potem z nim pójdziemy. Pójdziemy z nim tam, tam to miejsce. Kurca broni. Jeszcze zobaczymy, czy on tutaj, czego on... Już zapomniałem, czego on nas uczył. A, twórca broni, czyli muszę tutaj mieć jednak to. To jest właśnie użytek, a to? Amunicja, dobra. Tu mam jeszcze trochę jeszcze nam brakuje, ale my możemy sobie czekać, już coś możemy sobie rozwinąć tam do 70. Tu do 70. Lecz nie mogę tego odkryć. Dobra. Trzeba wbić level, okej. Okay. To jest ten łuk w ogóle? 108. Aha, a i amunicja. Amunicja do tej broni. Dobra, co to jest za broń? To też można ulepszyć. To mamy założone, tak? Nie. A zręczność i inteligencja nam potrzebna, dobra. To jest gorsze. Ołóg jest lepszy, dobra. Czyli zasadniczo tylko światło Talana jest lepsze, ale nie możemy jeszcze założyć. A tutaj nabój do strzelby. No gdzieś trzeba kupić nabój do strzelby, słuchajcie. Sprawdzimy jeszcze tutaj. Nabój do strzelby masz, kopię? Dawaj, pokaż, czy masz nabój do strzelby. Masz. Za 1000? Mam tyle. No i zobaczcie, tutaj może coś zrobić, nie? ...głosek o kosmitach panoszących się na naszych ziemiach i zatruwających je swoim fioletowym cholerstwem. W przeszłości udało nam się przetrwać niejedną katastrofę. Siarka i strzelba nam jest jeszcze na potrzebne, nie? No i dobra. No to 200 nam starczy, nie? Ostatnio też to mieliśmy. No ale zobaczmy jeszcze, czy ten może ma. Może ten ma i od niego kupimy i potem... No ten... Dobra, jesteśmy gotowi na przygodę. Pójdziemy z tym chłopem, tam staniemy przy nim, zapiszemy, żebyśmy po prostu potem wiedzieli, co mamy robić. Bo my musimy z nim sobie tutaj iść dalej. Ruszajmy do tej bazy Niebian. Dobra, no to sobie zrobimy w następnym odcinku. Także czym ta się na razie, dzięki i do następnego. Hej.